Cześć, z tej strony Kamila Rowińska, witam Cię w kolejnym Power Poniedziałku, w każdy poniedziałek o 8 rano na moim kanale YouTube, który mam nadzieję, że już subskrybujesz i masz przyciśnięty czerwony dzwoneczek po to, aby dostawać powiadomienia, aby żadny Power Poniedziałek Ci nie umknął. Wiem, jak szybko teraz wszyscy żyjemy i jak dużo do nas spływa treści. Możesz też Power Poniedziałków szukać na stronie kamilarowińska.pl albo na moim fanpage'u. Dziś chcę Ci opowiedzieć o tym, o co wiele osób mnie pyta, a mianowicie o to, czy ja jestem optymistką. Wiele osób podejrzewa mnie o to, że jestem optymistką i że jestem taką bardzo pozytywną osobą. A jeżeli ktoś jeszcze tak poczytał nagłówki na temat coachów, to wydaje im się, że coach albo mówca motywacyjny to jest taka osoba, która mówi, dasz radę, jesteś zwycięzcą, dobra, robimy, lecimy, jedziesz baby, w ogóle będzie super. Otóż... Moim zdaniem ja wręcz jestem realistą, a nawet pesymistą. U podnóża wszystkiego. O co mi chodzi? Myślę sobie, że teraz jeszcze nie mam 40 lat, natomiast zbliżam się do 40. Naprawdę solidnie pracuję, dbam o siebie, dbam o swoją firmę, dbam o swoją rodzinę, o swoją edukację i za każdym razem, kiedy o nią dbałam, to niektórzy mówili na przykład, Kamila, ale po co się tak uczysz, przecież ty już tak dużo umiesz, po co chodzisz na resztę na więcej szkoleń? I ja mówiłam, no jak to po co? Po to, żeby po prostu wiedzieć jeszcze więcej, po to, żeby móc dać więcej wartości innym ludziom, a poza tym przecież to, że czegoś się nauczyłam kiedyś, to nie znaczy, że już to ma mi teraz wystarczyć do końca życia. Być może będę pracowała do 67, może do 70 roku życia, nie wiem jak się będę czuła, nie wiem jak mi zdrowie pozwoli i w ogóle samopoczucie, a potem, jeżeli dożyję setki, no to 30 lat będę musiała żyć z tych pieniędzy, które wcześniej zarobię. Ja osobiście pesymistycznie nie wierzę w to, że ktokolwiek będzie mnie utrzymywał wtedy, kiedy będzie się zbliżała moja starość. I wtedy te osoby mówią, a jakoś to będzie. I te same osoby, które mówią, a jakoś to będzie, czyli tak jakoś optymistycznie patrzą po prostu w przyszłość, że a jakoś to tam nasz rząd coś wymyśli. I wtedy ja pytam, ale jak coś wymyśli? Przecież liczby wskazują na to, że nie wymyśli, że no nie ma nam pieniądze, nie spadną, po prostu trzeba się za to zabrać. Oni mówią, a ty taka jesteś fatalistyczna, pesymistyczna. I jednocześnie te same osoby, wtedy kiedy z nimi rozmawiam na temat tego, że mogłyby zmienić pracę na lepiej płatną albo mogłyby otworzyć swój biznes, to wtedy oni są pesymistyczni i mówią, nie, bo nie ma pracy, nikt mnie nie przyjmie, albo mój biznes mi się nie powiedzie. Czyli kompletnie po prostu używają takich wymówek, są totalnie pesymistycznie nastawieni do tego, nawet nie sprawdzając, jakie są ich szanse na rynku, ale od razu rezygnują. Czyli z jednej strony wierzą w to, że po 70 ktoś o nich zadba, a jednocześnie do tej 70 nie wierzą w to, że mogą w jakikolwiek sposób po prostu zadbać sami o siebie i poprawić swój byt. Ja mam na odwrót. Jestem optymistyczna w kontekście tego, że jestem pewna swojej sprawczości, jestem pewna tego, że mogę sobie poradzić z czymś, że mogę się tego nauczyć, że mogę się doskonalić, że mogę dawać ludziom kolejną wartość, natomiast pesymistyczna jestem w stosunku do tego, co się mogłoby w przyszłości wydarzyć, w związku z czym to też mnie nakręca. Ciekawa jestem, co nakręca Ciebie, czy i w jakich momentach u Ciebie odkręca się ten pesymizm i ten optymizm i zachęcam Cię do tego, żeby sprawdzić, czy te momenty Ci służą. Czyli, że czy ten optymizm otwiera się wtedy, kiedy trzeba, czy wręcz jest taki, jakby to powiedzieć, irracjonalny, w którym wierzysz, że jakoś to będzie, poklepujesz się po ramieniu i powtarzasz sobie, że a, zobaczymy, nie wiem, jakoś damy radę i tak dalej. Takie pocieszanie się, które nie ma nic wspólnego z działaniem, a ja jednak chcę Cię zachęcić do działania. Dlatego zobaczymy się w przyszły Power Poniedziałek i będziemy działali dalej. Pozdrawiam Cię serdecznie, jedziesz baby.